Obie drużyny wychodzą już na murawę. Drużyna gości Klimontowianka w jednolitych białych strojach. Gospodarze Sparta Kazimierza Wielka w granatowych strojach z elementami białymi i czerwonymi. Przywitanie. Bezpośrednio uderzyć na bramkę. Lewa noga, miękko w pole karne, poprzeczka i samobój. Bramka samobójcza od poprzeczki spadła pod nogi Piotra Nowaka, który no nie miał jak, chciał na pewno nie chciał skierować do własnej bramki tej piłki, ale po prostu uderzyła, trafiła go ona w nogi i wpadła w środek bramki. Tam nie było golkipera miejscowych Cilarego. No i meczu 1/8 finału Pucharu Polski w województwie świętokrzyskim. Prowadzenie Klimontowianki, Klimontów z grającymi w roli gospodarza na stadionie w Busku Spartą Jeżowe. No i teraz jest wyrównanie! Proszę Państwa, bramka Krystiana Kądzielskiego w 50. minucie spotkania wyrównująca. A mówiłem, że tutaj będzie bramka. No i teraz będzie groźnie, czy pojedynek napastnika gości z obrońcą Sparty. Sugerują tutaj rękę. No i bramka. Bramka dla zespołu z Klimontowa po zamieszaniu tam w polu karnym. Uderzenie i trzecia bramka dla Klimontowianki, Klimontów, która być może przesądza losy już tego meczu pucharowego. 84. minuta spotkania. Klimontowianka prowadzi już, zmienił na prawą nogę, dograł tak przed linią. Ależ bramka! Proszę Państwa, niesamowite uderzenie daleko zza pola karnego. Kapitan gospodarzy Bartosz Kościółek strzela drugą bramkę swojego zespołu, bramkę kontaktową. Bardzo na sędzia Piatrenka. Puszczy słupku, czwarta bramka dla Klimontowianki, Klimontów, która absolutnie już przesądza o wyniku tego spotkania i awansie do ćwierćfinału Pucharu Polski drużyny Klimontów. Teraz widzimy radość Klimontowianki, bo są tutaj kibice z Klimontowa oczywiście, jak już wspominałem wcześniej. A Grzegorz Domagała to...